Stadion Narodowy jest świetnym miejscem do tego, żeby uruchomić taki narodowy projekt, jakim jest polski samochód elektryczny. To jest przedsięwzięcie, które jest obliczone na kilka etapów. Pierwszym z nich będzie pojawienie się prototypów 2017-2018, przygotowanie do industrializacji 2019 i wreszcie industrializacja od 2020 roku. Zapraszamy dużo ludzi, którzy znają się na estetyce, na technice, mają smak i tak dalej, z różnych środowisk do tego, żeby zauczestniczyli w konkursie, który dzisiaj jakby formalnie otwieramy, czyli w konkursie na karoserię tego samochodu. Efektem, żeby nie przegadać sprawy, to efektem końcowym tego konkursu będzie następnie wykonanie też w ramach konkursu prototypu tego samochodu. Potem będzie wykonanych około 100 prototypów, które będą poddane jazdom próbnym, jeżeli już te takich prototypów, które zostaną dopuszczone do ruchu. I w efekcie końcowym wybranie typu samochodu, który będzie powszechnie akceptowalny do produkcji wynikającej z tego konkursu. Czyli tutaj ten bonus dla tego, kto się zgłosi, będzie polegał na tym, że podejmie z nim współpracę Skarb Państwa. To wizja od 2020 roku. Do 2020 powstanie infrastruktura, 6000 punktów wolnego ładowania, 400 szybkiego. Od 2020 też spadną ceny baterii. W związku z tym wierzymy, że małe miejskie samochody upowszechnią się mniej więcej od tej daty również w polskim krajobrazie, a mamy nadzieję, że będziemy tutaj tymi, którzy wyznaczają pewne trendy również na skalę światową. Ja myślę, że Polacy wierzą w swoje siły i wierzymy, że mamy fantastycznych inżynierów, fantastycznych ludzi, którzy kreują już bardzo zaawansowane projekty pojazdów na całym świecie. Chcemy, żeby oni wszyscy mogli znaleźć w Polsce również szansę. Chcemy, żeby mogli tworzyć polski przemysł motoryzacyjny wokół takiej nowej szansy, jaką jest zmiana z silnika spalinowego i dieslowego na silnik elektryczny. Ja w to wierzę, że się uda, bo wierzę w przedsiębiorczość Polaków, że my tym przedsięwzięciem chcemy wyprzedzić te działania, które robią wielcy świata i Europy. Chcemy pójść nowatorsko, chcemy dać szansę mniejszym przedsiębiorcom, po to zaangażowanie Skarbu Państwa, żeby ci, co mają mniej pieniędzy, mogli wystartować do wielkiego przedsięwzięcia, bo to jest przedsięwzięcie na naszą skalę narodową i dlatego wierzę, że wielu naszych przedsiębiorców podejmie wyzwanie, że konkurs będzie udany i że będziemy mieli samochód elektryczny, który Polacy będą potem z nostalgią wspominali.